Tutaj naprawdę i granie z ogniem. Ostrzy, jest, zabili wszystkich. O, odstrzeliło oficera. I o, piękny ostrzał z kaliopy. Rozwala wszystkie te jednostki. Czemu Niemcy się nie wycofują? O, granacik rzucony jeszcze idealnie. O, nie, złączyły się oddziały. Co to? On go przytrolował. Zabił kompana. O, jeszcze tu. A więc kolejne przygody z Compound of Heroes 2. A dzisiaj mamy elitarny snajper w 20 minucie. 3-3. Gierka podesłana od Monolita. Pozdrawiamy. Chociaż mój do kawy też kojarzę. Squeak, a nie kojarzę, ale może zapomniałem, sorry jak coś, ale pozdrawiamy wszystkich widzów, szanujmy miłość i tak dalej. White Ball Express, no, czyli ulubiona mapa do dużych dymów na 3-3. No i zaczyna nam się bitwa. Pamiętajcie jakieś, drodzy widzowie, łapce w górę, jeśli wam się podoba i chcecie więcej, super kocha, zwłaszcza na wysokim poziomie, bo tutaj jednak no, gierki podesłane od Monolita, zawsze, no to jest jednak, że to powiem, poziom wysoki, a nie jakieś tam leszczykowanie. No i co tutaj gra dla nas kto? Ramrod, Psycho i Frostbite, jako dwa razy Wehrmacht i raz OKW, takie poziomy, kontra Młynek do kawy, znany, ja już go kojarzę, że tak powiem, właśnie też głównie na tej mapie, Squeak, którego no osobiście nie kojarzę, ale może po prostu, nie wiem, jakoś nie zapadło mi w pamięć, i Monolit, nasz widz, który nam to wysłał, pozdrawiamy, dwa razy Sowieci, raz Amerykanie. Doktryna na dzisiaj, Psycho, doktryna szpicy, wszystko pod KM-y. Padnij! Ram pam pam pam, wszystko pod Panzer Grenadier i Frostbite. Jak ten super silnik, na którym chyba chodzi Battlefield, o ile dobrze pamiętam. Doktryna przełamania. Że znasz mnie? Tak, tak, chodziłem z nim do klasy. W podstawówce. Squeak, radziecka armia połączona. Nie wiem, wszystko pod gwardię, okej. Okay. Za fajnie takie czuć, że jakby no, ludzie mają pomysł, nie? Że to nie jest jakby zawsze tam, a po prostu piechota, bla bla bla. Tylko faktycznie, nie wiem, tutaj pod gwardię, wszystko tu pod Panzergrenadier, fajnie takie coś widzieć. Drażnice kraju, w centrum uwagi. Młynek do kawy, kompania wsparcia taktycznego. Pierwsze też pojedynki. Oczy dookoła głowy. Mudak, mudak i Monolit, taktyka wsparcia zmechanizowanego. Oho, snajper. I też dwa razy pod gwardię. Saperzy czekają na rozkaz. No to co, Panzer Fysylia próbuje zabezpieczyć punkt paliwowy i raczej im się to uda. Na dole, już snajper właśnie, od Monolita, od razu. W pierwszej minucie oddano otwarcie snajperskie. Depeliśmy w niezłe gówno, ale Niemcy chyba większe gówno właśnie, zwłaszcza, że Panzer Fysylia są odstrzeliwani, chociaż tutaj... fajnie, transporter osłania też tego snajpera. Jego wsparcie karabinu powinno wystarczyć. Sasha Kirian jest pod ostrzałem ze Sturmgewerów. No, aż dwóch tylko zostało, jakby jeszcze jednego ostrzelić. O, będzie to ryzykowny. Tutaj naprawdę i granie z ogniem. Ostrzy, jest, zabili wszystkich. Dobre, 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 Monoli zachował zimną krew. Nie obstrał gaci ani zbroi, tylko wytrzymał. I dzięki temu ostrzelił cały oddział, ładne. Tutaj MG42. No Niemcy raczej przesuwają linię do przodu. Na środku też KM-y. Pojazd zwiadowczy. I Sasha Kerrigan dalej niestrudzenie próbuje zabijać faszystów. Kurczę, mało ma zdrowia ten KM, no ale nie ma jakby to tutaj sensownie dojechać bardziej. No i sami saperzy muszą się wycofać. Jezu, tu jest pocięte, patrzcie. KM został zneutralizowany. Znaczy no, uwaga, sekundę, tak jest, dzięki. Tutaj grenadierzy. O, strzelcy powinni się wycofać. Saszka, jak tam? 5 kili, gotowa jesteś, lubię słyszeć takie teksty. Lubię, kiedy kobieta mówi do mnie gotowa. Wsparcie moździerzy, ten duży? Nie, zwyczajny, okej. Okay. Ale tak jak widać, robi robotę. Kurczę, ten KM dalej tutaj tyra. Tylko dla naprawdę ciężko rannych. Tu Panzer Fysylia i na górze no właśnie Niemcy takie... chcieliby chyba zaatakować dalej, ale muszą właśnie się skupić na tym, co jeszcze zostało. Czyli na spokojnie mogą zyskać KM-a, punkt zwycięstwa, punkt paliwowy. I Saszka jednak postanowiła na razie wykonać odwrót. Poborowi ciągle przeżyli i zabezpieczą punkt zwycięstwa. O, na zatokowy! Ajajaj, i chyba cały zostanie oddział wybity. Ostatnia salwa, tak jest, dostał niestety w plecy. Tymczasem tutaj od Monolita Clowncar się pojawił. Saperzy z miotaczem ognia na pokładzie. No, może uda się zabić wszystkich.
Oj. Tak jest, jeszcze jedno miotnięcie. Patrzcie tego karabinu maszynowego, to nie wiem, co to w sumie jest, właśnie 30 czy 50 amerykańska, chyba 30. Zresztą nigdy nie jestem w stanie tego do końca rozpoznać. Jeśli nie ma tego napisanego, jakoś mam problem. MG42. Porucznik chciał tutaj coś zrobić, ale to tak naprawdę kapitan, jego wsparcie artylerii, szybkie wezwanie, coś by dało więcej. No ale za wcześnie oczywiście. Czy major, nie wiem, co tam powiedziałem, ale major chodziłem. 30 z tyłu, z przodu powinna być 50. A, okej. Właśnie nigdy jakoś, nie wiem, mam bardzo duże problemy zawsze, żeby rozpoznać. O! To już myślałem, że się rozleciał, bo tak dziwnie zabrzmiało. Ale nie, żyje. Pokażcie to dokładnie, jak to wygląda. No w sumie faktycznie, tutaj takie duże, więc 50 to na plecach 30, okej. Nie wiem, wydaje mi się, że może w kochu, nie wiem, nie jestem jakiś super znawcą broni, ale zawsze mi te bronie się mylą, w sensie w kochu. Nie wiem, czy w innych grach do końca, ale zawsze są dla mnie podobne. O, i wyrżnięty kolejny. Bardzo ładnie tutaj upolowany. Snajper znowu w odwrocie. A, bo tutaj Panzer Fesselias okrążyli i raczej zrobili takie okrążenie. Pewnie chcieli zabić Saszę, ale udało jej się uciec. Tutaj te traktory porozwalane. O, nie, rozwalili transporter! No niestety, o, ale znowu dwóch spalili, a tego oddziału już nie uda się załatwić. No, Panzerfausty po prostu poleciały, no i wiadomo, że ten clown car tutaj wtedy już za długo nie przetrwa, trzeba byłoby bardzo bezpiecznie jeździć, ale to w sumie się nie opłaca, nie, już. On ma chwilę użyć, to co miał zrobić, zrobił, rozwalił dwa oddziały, ale... O, niestety ten oddział saperski, i udało mu się w ostatniej chwili zbiec. Czyli tak chodzą jak kurczak bez głowy, trochę szukają, ale nie wiadomo czego, szczęścia w życiu chyba. Oddział gwardii, moździerz ciągle tu jest. Jezu, tu wszystko rozwalone. Zbombardowane chyba przez moździerze. Amerykanie ukradli MG42, bardzo ładna zdobycz. Trzymać środek. Dwa, właśnie nie ma w sumie chyba na razie, no, oddziały gwardii mogłyby tutaj coś zrobić. Natomiast Amerykanie, Jezu, wszyscy uciekają i nie ma na razie właśnie żadnego działa Pepans. Za to nadjeżdża wóz pancerny M20. Czy ty jesteś, kim ty jesteś? Czy jesteś skradziony? Nie, to jest chyba Maxim, tak, Maxim, widzimy, że tu leży. Obrywa z tego 2-2-2, jak tam Saszka? 9 kili. I gwardziści ją tutaj osłaniają. O, będzie rzucony granacik, a niestety. Jeszcze nie jest to niestety możliwe. Miotacz ognia. Karabin Maxim też nieźle tutaj napierdziela do tych pionierów. A MG42 ręczny, Maxim się wycofuje. I poborowi również wykonują odwrót. Północ jednak została zabezpieczona przez Niemców, a nawet zbudowali oni tutaj umocnienia. Okej, tutaj Niemcy rozłożyli drut kolczas, ale nie wiadomo nikomu w sumie na co, po co. Nie sądzę, że barbianci aż tak daleko zaszli, ale okej, prewencyjnie. Gwardziści kolejni, tutaj ze wszystkimi biuletynami właśnie do gwardzistów. I mamy wielozadaniowy samochód pancerny M20, już ulepszony, ma tutaj te całe fartuchy pancerne, osłony, właśnie zawsze ma różne nazwy. Ten Armored Skirts, nie? Czy coś takiego. Zawsze pamiętam, znaczy pamiętam, że jakby twórcy, czym tłumaczą, może tak, tłumacze na polski mają zawsze duży problem z przetłumaczeniem tego. A zawsze jakieś to fartuchy pancerne, a to osłony pancerne, a to amelinium pancerne i tak zawsze co innego. O, granacik bardzo ładnie rzucony od gwardii. Świetnie tutaj Nexonowi, może Nexon Monolitowi. Właśnie zawsze mi się tych graczy już dwóch kojarzy, że to jest po prostu jedna istota, są jednym i tym tego jednością są. To monolit oczywiście tutaj. Spalą chyba całą tę załogę. Mamy też już ulepszone karabiny DP. Dlatego tak ładnie wygląda ta siła ognia. Strzelać do kur... Zadymionko, ale tak raczej no, na nic się nie zda. Tutaj jak ładnie cisną transporter z moździerzem. Zagrożony tutaj z Petersów, ale jednak właśnie oddział z miotaczem ognia sprawi, że w tym domku nie można zbyt długo stać. Sasza, 15 już kili na koncie. Znowu gwardia wchodzi. Strasznie fajnie to wygląda. Strasznie fajne połączenie tych jednostek, nie? Elitarnych jak gwardziści ze snajperką. Ona zawija. Jezu, moja noga się no pali tutaj, stary. Widzę, na plecach masz. Schnella. Raketenwerfer. Znaleziono oddziały. I pierwsi Panzer Fesselia mają Gewery 43. Tutaj jakoś dużo tych pojazdów. 2-2-1. Transporter z moździerzem. O, załatwili całe działo piechoty. Jeszcze granacik poleciał.
niestety nie załatwił nikogo za bardzo. Sami mają nie najprostszy odwrót, ale no, powinno się udać. Gotowi! Amerykanie tutaj trochę mają problem. L-47 uruchomione i gotowe. Jak przepchać tą niemiecką linię? Chociaż teraz się udało całkiem ładnie przygłodzić większość oddziałów. Panzergrenadier wyposażeni w Panzerschrecki. To takie, nie jestem tego fanem. I oddziały tyłowe z LKM-em. To się bardzo rzadko zdarza, mi się wydaje. Bardziej raczej strzelcom się to daje, ale okej. Tutaj ktoś, jeśli się zna jakoś bardzo, może się wypowiedzieć, czy jest to sensowne dawać właśnie dosłonę tyłowym LKM-a. Bardzo rzadko po prostu widywałem na powtórkach, ale jest to może po prostu coś bardziej zaawansowanego, czego właśnie nie byłem w stanie doświadczyć. Prawie wszystkich udało się zabić, ale niestety zabrakło troszeczkę celności. Niemcy tutaj na razie po odzyskaniu sił i przegrupowaniu się próbują wykorzystać ten moment i wyprowadzić kontratak. Dołóżcie im znowu tutaj zadymionko. Bardzo fajnie to działa. Kto to tak nawala? Wy? Tak, ten moździerz bardzo ładnie wspiera tym dymem. Ale ja ci raczej tak daleko się nie przebił do tego. Sławne ostatnie niemieckie słowa. Alianci prawie podleźli pod ten korzonek tutaj, nie? Gdzie on był. O, tutaj nie, prawie tam się schowali za tą osłoną. Bardzo ładnie. KMX skradziony właśnie, widać, że ładnie się tutaj sprawdza. No, jakiś rzut granacikiem by pewnie chcieli zrobić, ale niestety za duża siła ognia jest. Panzer Fusilia tutaj się rozprowadzają. Flarka od pani snajper? Nie, a od Panzer Fusilierów pewnie to była flara. Tylko ciekawe od których. O, odstrzeliło oficera. I jak w kodzie po prostu. Misja ostrzel oficera, nie? Tam z World at War. Gdzieś tam pierwsza misja radziecka. Załatwiła go Sasha Kerrigan. 20 kili, drugi poziom doświadczenia. Nagrodzili nas. Tutaj na razie poborowi z gwardią. Ciągle transporter unicestwiony. PTRS-ki musiały go dojechać. Uniknięty granat. I Amerykanom się udało, faktycznie przepchali linię, zneutralizowali ten bunkier i idą coraz bardziej naprzód. Tutaj ten zielony z Panzerfesselia. Mamy zabity właśnie dwa oddziały inżynieryjne za snajperka. Cały czas, patrzcie, cofa się, szczela. I znowu się wycofuje, nie? Bardzo fajne mikro, bardzo ładne. Dzielna piechota się zdobyła na największe poświęcenie. Szkoda, o, i znowu oficera. Dosyć drogą jednostkę do uzupełnienia. I że tyłówki na 2 czy 3 wecie mają duży buff do szybkostrzelności na KM-ie. Części strzelają z niego, a to jest najważniejsze. Są względnie tanie. Okej, bo jakoś właśnie nigdy po prostu na powtórkach nie spotkałem się, żeby ktoś wykorzystał właśnie zawsze strzelce LKM, ale na tyłówkach no zdecydowanie nigdy praktycznie nie widziałem, żeby ktoś im dawał. Jak już to nie po prostu nie działało, to dobrze, ale okej. Zawsze lubię takie wyjaśnienia. Zawsze można się czegoś nauczyć. Działo się pancerne tutaj napierdziela, ale znowu zadymionko. Szwaby węszą koło dupy. Sasza prawie 30 kili już na jej koncie. O, znowu jakiś słyszeliśmy granat nasadkowy. Nie, czy flara? A, flara. Pewnie, żeby odkryć właśnie, gdzie jest Sasza. I... To jest. Gwardziści. Też tutaj ze super wyposażeniem coraz bliżej podchodzą. No i tak na razie chyba na trochę się uspokoiło na linii frontu, mi się wydaje. Ostrzał z KMK. Rakieta musi się cofnąć. Uuu, jeszcze jeden gościu dosłownie został. Próba wycofania się pewnie. Nie ma odwrotu, więc trochę zaryzykował. Dobra, i po prostu się wszyscy cofają do tyłu. Grasz oddział pod broń, a nie broń pod oddziały. Okej, okay. M20. Wano tutaj spaka oberwał, ale przeżyje. Ta tutaj skampiona, da. Znowu gwardziści od razu padają na glebę, żeby otrzymywać mniejsze obrażenia. Granat! Dało się uniknąć. Ojojoj, tutaj pojawi się transporter z flag. No te PTRS-y mogą go trochę uszkodzić, ale chyba już to jest ten czas, żeby przyzwać właśnie jakąś lepszą artylerię. Bardzo dużo zasobów ma tutaj monolit. Oślepionie pojazdu. No i co, nie wycofuje się tak? Obrywa z tych PTRS-ów po prostu? Dobra, teraz dopiero wykonał ten ruch do tyłu. Niemcy w ogóle przy granicy mapy idą przy krawędzi. Nie okazja, mogę tak, manpower.
To jest jakieś dziwne tańce. Trzeba naprawić M20. Tu mamy transporter M5, pewnie do uzupełnienia strat. Sasha Kirgan również wystrzeliła flarę. Droga rzecz, w sumie jest 40 amunicji, no ale... Odkrywa ten... tutaj wybiegają poborowi, żeby zginąć. No to żeście chłopaki wlecieli, prawda, za Rodinu. To jest jak z tego, jak w ruchu bram, nie? Ty skaczesz pierwszy. Ty, przeżył! Jobany w żłopu! Gościu to przeżył. Ole, hardcore. Friedrich chyba dostał z granatu. Już nikomu nie pomoże. Nie, jakaś umiejętność? Przelot szturmowy ZP-47. No okej, znowu zmusił Niemców do wycofania się. I Ruscy na środku kontratakują. Pojazdy ciągle nie są jakoś tutaj super uszkodzone. Jeden oddział gwardzistów, bardzo mocno uszkodzony. Albo ranny lepiej, bo to przecież człowiek. I też na jeden zdrowia. Bardzo duże farty tutaj mi się wydaje dla Squeaka. Lecą, że to oddziały się wycofują na takim poziomie zdrowia. Kapitanie. No transporter dosłownie jeden zdrowia. Nie może strzelić, nie może go trafić dział Pepans. Ale fail. Dwa razy i kapitan został zabity. Ajajaj. Niefortunne. Saszka. Teraz z tej strony ich widzi. Mamy przelot szturmowy. Ze szturmowika, ale... No Niemcy trochę szybciej tutaj uniknęli tego. I 35 zabójstw na koncie. Maksymalne doświadczenie Saszy Kerrigan. Tu gwardziści mocno ranni. Prewencyjny granat, ale... Trzeba mikrować znowu, trzeba mikrować. Udało się rozwalić 2-2-2, ale transporter na jeden zdrowia ciągle wśród żywych. Tak, ostrzał blokuje half-trackowi? What the fuck? To jest dziwne. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Zwiad za Rodin. O kurczę, to jest trochę dużo oddziałów. Doświadczenie też nie jest najmniejsze. I Sasha Kerrigan musi się wycofać. Nawet ostrzał propagandy strachu. No, powiedzmy, zmuszenie do odwrotu. No, zwał jak zwał. Alimenty po prostu, karteczki wylatują. Katiusza nadchodzi. Niszczyciel czołgów też już jest obecny. Tutaj na razie jeszcze nic. I młynek do Sherman Calliope. No to będzie ostrzał artyleryjski. Niemcy tutaj pewnie lot zwiadowczy, nie? Jeden i drugi, lol. Dwa loty rozpoznawcze. Pewnie tutaj widzą wszystko? Możemy na to sprawdzić. Mgła wojny. Ale dla Niemiec. Zestrzelili chyba jednego, tam jeden rozwalony. I teraz tutaj. Nie. Kiedy w sumie z czego go zestrzelili? Ciekawe. Zwłaszcza, że tutaj myślałem, że ten jest. Ten go nawala, tak? I on jest tak potężny, że rozwalił samolot? Okej. I oszczoł rakietowo leci. W niemiecką taką pseudopozycję artyleryjską. Bardzo mocno grywa. Zneutralizowany. Ale tych już nie udało się pionierów ściągnąć. 2-2-2 też przeżył to. Maksymalnie doświadczony half-track. Bardzo tutaj wystawiony moździerz amerykański. Niemcy ruszyli kontrataku. Rozwalili cały moździerz. Flakpanzer Ostwind. Też zadaje nie najmniejsze uszkodzenia. Sam oberwał silnik. I Amerykanie przetrzymali. KM, jak i doświadczeni strzelcy z LKM-ami dali radę. Uwaga na środek. Tutaj właśnie jakieś może umiejętności by się przydały. Na razie tylko lot rozpoznawczy. I znowu raczej większość trzody niemieckiej jest w stanie to przeżyć. Na dole tak samo atak. Katusza rozwaliła cały oddział z KM-em. I Sasha Kerrigan 40 kili na koncie. I zneutralizowała całe działo piechoty. Ruscy bardzo głęboko wbili się na terytorium niemieckie. Alianci też cały czas cisną do przodu. Ja pierniczę, ofensywa na całej linii po prostu. To jest mokry sen Eisenhowera jakiegoś, albo nie wiem kto tam jeszcze był, jakiś sławny ten. Który był taki ten, że chciał atakować generał amerykański? Zawsze tylko atak, 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 tora po prostu. Znowu tutaj kolejni nawalają. Puff. Granacik, tutaj umocniony punkcik, ale z PTRS-ów powinien zaraz zejść. I Amerykanie zrobili co chcieli, przepchnęli mocno Niemców, muszą teraz uzupełnić straty. Nazywają ją organami, tak. Dla Stalina działo polowe.
Paton, no, no w sumie Paton też był taki, nie? Nie, że chciał zawsze cisnąć, nie? Atak, atak, atak. Patuson, no właśnie, Patison, Patton. Już nigdy nie zobaczę Monachium. Nigdy nie, Jezus, nigdy nie zagram na flecie, jest takie smutne. Monachium, takie piękne miasto niemieckie, zbombardowane przez tysiące alianckich bombowców. O! Chcą rozwalić to działo, tak? A, niszczyciel tutaj. Tak, nie potrzebują tutaj, Ruscy nie potrzebują działa piechoty. Się chowają do domku. Że ci biedni, naprawdę, to jest, wydaje mi się, taki bullying już trochę. Że ci Frostbite kompletnie nie wie sobie, jak poradzić z tą Saszą Kerrigan, nie? Może jakaś sztuka cofus, żeby no przypadkową bombą dostała artyleryjsko, ale... No tutaj Nexo naprawdę bardzo dobrze gra tą snajperką. I biedny Frostbite też po prostu jak w szkole, zabiera mu kanapki i tak dalej, Frostbite nie wie co zrobić. Nie może się poskarżyć do pani, bo to kapuś będzie 60, sam nic nie zrobił, no bez dupa wołowa. Ciężka, trudna sprawa. Tu to jakby poleciał jakiś oszczoł rakietowy, nie? To byłby dobre. Rakiety się przeładowały. Więc można byłoby spróbować tego bloba. T-34. No i chyba też tak trochę za głęboko to się tutaj wbił. I rozwalony przelot też piękny. Rozwalony, ale przelot szturmowy. Ładnie tutaj pojechał szturmowik. No i teraz dopiero oszczoł artylu, ale i tak zneutralizował, ale jaja. Okej, okay, niech będzie. Zawsze coś. No i tutaj też wszyscy w odwrocie, bo Katiusza ich zaskoczyła. Powstrzymała ich natarcie. O, pan major z LKM-em nawet. Amerykanie po prostu, to jest właśnie Rex Hoja. Ta doktryna przewagi ogniowej. Że już masz tyle, tyle amunicji, że już po prostu rozdajesz to wszystko. Tam dziecku dajesz LKM-a, nie? To w przedszkole, szóste urodziny. Ej, patrz, masz LKM pod choinką. Ja pierniczę. Pan porucznik. No a tutaj bardzo ładnie właśnie do uzupełnień stosowany. Transporter strzał. Chłopaki tutaj cały czas po to strzał. Teraz podjeżdża niszczyciel. Jakby mu się udało złapać tego transportera z flak na wytężonym wzroku. O, szuka, szuka, niucha, niucha i... A, dobra, jednak niestety. Half track się wycofuje. I transporter ino roztegowany na amen. No strzelają, strzelają, co mieli, kurczę, wysyłać kartki z pozdrowieniami. Uuu, tutaj głęboko się wbili teraz. Jednak GWR-43 bardzo celny w ruchu również. Uszkodzony silnik z granatów nasadkowych, papans. No ale blob znowu wycofuje się. Saszka też trochę oberwała. Sowieckiego Sojuza. A, rozwalcie już tutaj do końca ten składzik z paliwem. Nieprzyjaciel zajmuje nasz sektor. Łupsin. O, granacik. Miło rzucony, jeszcze jeden leci. O, się rozpaczkało wszystko. Niestety cały oddział gwardii również został zabity, upuścili nawet oni tutaj swoje dwa PTRS-y albo DP. I o, piękny ostrzał z Kaliopy, rozwala wszystkie te jednostki, czemu Niemcy się nie wycofują? Bardzo duży błąd z ich strony, że no, praktycznie nic nie zrobili, nie? O, i znowu niszczyciel, tym razem Jackson będzie w stanie na spokojnie rozwalić ten sprzęt. Nie umie, no nie umie trafić, no. O, tutaj Pak go złapał z lewej strony. I nie udało się tego Paka dobić. Znowu coś tu zostało przyzwane. Co tym razem? Szturmowik od Monolita. Ładny przelot. O, ostrzał z Katiuszy. Wiecie, to tak naprawdę taka jedna salwa, no myślę, że mogłaby no, zabić nawet jeden oddział takiego bloba. Tylko no, trzeba byłoby jednak trafić, a tutaj z tymi gewerami oni bardzo lubią się przemieszczać. O, snajper. Strzelają tam gdzieś na górze i znowu gwardia jednak zatrzyma właśnie pochód całego tego bloba. 52 kile. Krwawienie. Ale z czego? Z pupy, czy... Jestem gotowy, no wszyscy mają tutaj LKM-a praktycznie. Aj, granacik! Niestety jednego z nich wysadziło. M20, znowu jak bohater tutaj wjeżdża. Op,
Niestety, Pak już obserwuje cały ten perymetr. I maksymalnie doświadczony pan major. Co to? Ostrzał ze sztuki CFUS, tylko... O, tutaj, w to miejsce! Gwardia bardzo mocno brwała i została zabita cała. Czyli czyżby wreszcie zielone? Tak, jeden kill, niesamowite. O Boże, gdzie to było w sumie? Nie widzę go, aha, tutaj, tak się skampiło. No cóż, no jeden oddział gwardii, wysyłamy tam dla rodziny. O ja pierdziele, duże działo, ISO 152. Epicka jednostka się pojawiła jeszcze z tym snajperem. Nie, snajper nie przeżył! Snajper nie przeżył! O, fajnie, tak? No, tak. O, czyli niestety legendarna snajperka zginęła. Czy to był ten jeden kill? Kurde. Z tego strzału akurat umarł. Ajajaj. No, to jest tragedia narodowa, bo czy to był bohaterka rodziny. Masakra. O, no miejmy nadzieję, że teraz ten ISU 152 bardzo ładnie on zastąpi tutaj w pochwałach i zasługach dla rodziny. Gwardziści poborowi, ramię w ramię. 300 punktów dla Niemiec. Tutaj znowu te oddziały się przegrupowały. Nie żyją, no nie żyją, żyją. Haubice samobieżne dla Amerykanów, jak tam Ruscy w sumie? Czemu nie zmienia tej armii? Widzicie? Nienawidzę tych bugów, jest tak wynerwiające. O, haubica armata nawet się tutaj wytwarza. Ja pierdziele, jaki to ma zasięg, nie? Tutaj Niemcy na północy też próbowali, ale tak... Wydaje mi się właśnie, że tak łatwo Amerykanów teraz... Właśnie sytuacja się zmieniła, teraz to Amerykanów. Nie tak łatwo tutaj wykurzyć. Mecz już nudził. Do. No gardziści na razie na maksymalnym doświadczeniu cisną cały czas do przodu. Wow. Budynek został zniszczony. Nowe oddziały gwardii w gotowości. Tutaj Ruscy ciągle się wbijają jak nóż w masło, nie? I robią dość duże straty. Znowu ostrzał rakietowy. Ale w co? Gwardzistów. Ale nie dostali oni większych obrażeń. Łupsien się pojawił. I kolejny łupsien. O, ale teraz chyba ta oszczał rakietowy. O, właśnie, zneutralizował. O, tutaj też oszczał jakiś. Kto to? A, haubica armata pewnie. No, chociaż... Nie, to nie była haubica armata. Nie wiem, coś tam tak śmiesznie dupnęło. Lot rozpoznawczy. No, cała mapa jest zajęta dla aliantów. Wydaje mi się właśnie, że to takie... Jakby Niemcy nie są głupi, nie? I są w stanie dostrzec, że raczej tej gry już nie da się wygrać. Kolejny teciak tam nadjeżdża. Squeak, o jego haubica armata. Szczela do sztabu. O ja pierdziel, jaki rozstrzał. Chryste panie. O! Kaliope. Na punkt amunicyjny. Ta ziemia jak poryta. Naprawy polowe. O. A to od boku, no bo flarka jest, to można było próbować oflankować, ale oczywiście chłop tutaj wielki na to nie pozwoli. Ty stracił chyba cały jeden oddział, nie? Były trzy. Załatwił wszystkich. Jo pierniczy. No tutaj tak naprawdę bez kontr jednostki, jakim był, musiałby być Jagd Tiger, no to nie da się tego przepchnąć w żaden sensowny sposób. Nie, no chyba, że wiadomo, też przytłaczającymi siłami pancernymi, jakieś 4 pancery 4. Albo jakieś niszczyciele też. Panie poruczniku, to jest dosyć dziwna miejscówka. Ciekawe tutaj dubbingi. O, granacik rzucony jeszcze idealnie. O nie, złączyły się oddziały. Co to? On go przytrolował. Zabił kompana. O, jeszcze tu. No. O, i to jest chyba ten moment, kiedy Niemcy mówią, że ta zielony znokautowany i tyle. Niemcy składają broń.
Mimo, że inni gracze niemieccy, no tak jakby niby żyli, ale co to za życie, nie? Tak jakby nie dało się już nic z tego zrobić. Alianci po prostu powoli, sukcesywnie, cały czas, coraz dalej by atakowali. Ale fajna, bardzo ładna gra, ten snajper zwłaszcza tutaj wykorzystanie. No, jedyne co bym tutaj może do perfekcji właśnie, że Niemcy, chociaż jeden z Niemców mógłby być jakiś taki bardziej ogarnięty, nie? W sensie, że on ma plan na grę i faktycznie ciśnie, albo no jest po prostu super dobry, a tutaj tak no... Nie, na pewno nie byli słabi, ale no jak widać, wy wszyscy, dosłownie wszyscy okazaliście się lepszy, nie? Czy to współpracą, czy to po prostu sami z siebie, ale no alianci totalnie byli tutaj, muszę powiedzieć, że zdominowali Niemców, nie? Żaden Niemiec nie miał szans na żadnej linii frontu. No i tyle. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, jakieś łapce w górę, jeśli wam się podobało i chcecie więcej takich powtórek. Pokazujemy jeszcze tutaj staty na koniec i dziękujemy. Oczywiście Młynek do Kawy, Squeak i Monolith za zagranie tej powtórki. Do następnego. Ciach, wybuch, eksplozja. Cii.